My ciągle zapominamy, kim kiedyś był Antonio Salieri i to była w jakimś sensie znaczniejsza postać niż Mozart. Dziś żyjemy w takim świecie, całe szczęście, że Mozart jest tym, kim jest, ale to, co jest w tych operach, to jak bardzo one są niezwykłe muzycznie, ile mają siły, energii, ile mają konfliktów, kontrastów, chcieliśmy wydobyć, nie tyle zderzając to z Mozartem, bo jakby ten pojedynek w jakimś sensie jest nierówny i jakby nie o niego się bijemy. Bijemy się o to, żeby przywołać na nowo postać Salieriego i jego muzykę. Jak to mówią wspaniali instrumentaliści z orkiestry Macefał, nie ma muzyki złej, jest tylko muzyka źle wykonywana. Chcieliśmy w tym koncercie skontrastować dwóch kompozytorów, jakimi byli i Mozart, i Salieri. Na pewno jest wiele elementów, które się przeplatają, ale są to indywidualni, mocno różniący się kompozytorzy. Także tego rodzaju koncert myślę, że ma dużą wartość dla słuchaczy i naszej widowni. Za nami niezwykłe spotkanie z archipelagiem, który znaczony jest nazwiskiem Wolfgang Amadeusz Mozart. Po tej pięknej, trwającej półtora miesiąca podróży konkludujemy dziś spotkaniem opartym wokół pewnego kulturowego mitu. Antonio Salieri i Wolfgang Amadeusz Mozart. Wykorzystujemy tę pewną kulturową kliszę do tego, żeby przedstawić twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta, patrona naszego festiwalu, naszej festiwalowej działalności, na tle muzyki epoki, na tle twórczości końca XVIII stulecia, w pewien sposób bawiąc się tą właśnie formą zderzenia obu kompozytorów. Well, it's been such a pleasure to be able to come twice, once at the beginning of June for a concert in the Royal Castle with Mozart concert arias. It was a program with Adam Banaschak and was really enjoyable. It was wonderful to discover more of his concert arias and have a chance to work with such an incredible orchestra on gut strings, you know, really in keeping with how it would have been performed. It's incredible what Alicja has done in creating this particular festival, and I have tremendous respect. I love it when there are festivals that really focus on one composer. 33. edycję Festiwalu Mozartowskiego kończymy wielką galą mozartowską Mozart Night. To już czwarta edycja. Zeszłoroczna należała do Marii Callas w stulecie urodzin. Usłyszymy muzykę zarówno Wolfganga Amadeusza, jak i Antonio Salieriego i będziemy decydować, który miał większy talent. Kończymy na wysokim C, bo Piotr Buszewski obecnie jest śpiewakiem Metropolitan Opera. Wspaniała śpiewaczka z Metropolitan Ruby Hughes, wspaniali również młodzi polscy śpiewacy, ale to nie jest ostatnie wysokie C. 2 września wielki recital amerykańskiej śpiewaczki Joyce DiDonato, Eden. Zapraszam serdecznie.